Już w najbliższą środę, 15 września, na Nowosądeckim Rynku stanie krwiobus. W godzinach od 8 do 13 każdy zdrowy i dorosły sądeczanin będzie mógł podzielić się bezcennym darem, jakim jest krew. Akcja przygotowana została przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych i nosi nazwę Krew wzywa krew. I serdecznie zapraszamy te osoby, które chcą wziąć udział. Będziemy tutaj pomagać i wypełniać dokumenty i będziemy też służyć pomocą wszelką. Każda osoba pełnoletnia, zdrowa jest bardzo mile widziana. Akcja Krew wzywa krew ma za zadanie promować honorowe dawstwo krwi poprzez przybliżenie społeczeństwu faktów oraz ciekawostek na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Ma zachęcić także osoby młode do regularnego uczestnictwa w oddawaniu krwi. Mieliśmy projekt odnośnie właśnie honorowego krwiodawstwa i to jest takie zwieńczenie tego całego projektu, bo próbowaliśmy się udzielać w mediach i jakoś to wszystko promować, szczególnie wśród tych młodych osób. Oddawanie krwi jest ważne, dlatego że każdy człowiek potrzebuje pomocy i tak naprawdę każda kropla może uratować niejedną osobę. Andrzej Lis to krwiodawca rekordzista. Ma na swoim koncie oddane blisko 100 litrów pełnej krwi. Swoim przykładem chce zachęcić osoby młode do zarażenia się ideą bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Mi dzięki Bogu udało się oddać trochę krwi. No ale myślę, że ktoś, kto widzi, że jestem zdrowy, nic mi się nie dzieje, a oddałem prawie 100 litrów krwi, 100 litrów pełnej krwi. Niech biorą przykład, niech mnie gonią, bo to jest fajna inicjatywa, że jeżeli ja mogłem oddać, to ta młodzież tak samo nawet mnie może przegonić. Akcję wspiera także poseł Patryk Wicher. Młodzież zaprasza młodzież do tego, żeby zacząć oddawać krew. Ta największa idea, jaka można w życiu hobby, czyli oddawanie kawałka siebie dla ratowania drugiego człowieka, to jest coś wspaniałego, coś, co oczekujemy, że będzie kwitło i rozwijało się w naszym mieście, nie tylko, ale w całym naszym kraju. Projekt Krew wzywa krew jest częścią ogólnopolskiej olimpiady zwolnieni z teorii.